Radni powiatowi na ostatnim posiedzeniu skupili się w szczególności na kolejnym programie naprawczym lecznicy, który na zlecenie zarządu powiatu przygotowała dyrekcja szpitala. Program obejmuje lata 2014-2018. W tej sprawie wypowiedziała się na początku Komisja Zdrowia działająca przy Radzie. Członkowie komisji jednogłośnie wypowiedzieli się negatywnie w sprawie likwidacji jakiejkolwiek jednostki będących w strukturach SPZOS w Wieluniu i wskazaliśmy, że te inwestycje związane ze wskazanymi jednostkami powinny być realizowane przez powiat. Program, delikatnie rzecz ujmując, nie jest optymistyczny dla szpitala. Zakłada ostre cięcia. Tymi cięciami miałyby być objęte takie oddziały jak porodówka, pracownia tomografii komputerowej. Zlikwidowany miałby być również szpitalny oddział ratunkowy, a to dlatego, że wymogiem dla jego dalszego funkcjonowania jest wybudowanie profesjonalnego lądowiska dla helikopterów, którego oczywiście szpital nie ma. Bez lądowiska szpital nie otrzymałby kontraktu na ten oddział na następny rok. Ratunkowy jednak ocalał, bowiem Ministerstwo Zdrowia chce zmienić przepisy i wydłużyć jeszcze o 3 lata okres, w którym lecznice mające oddziały ratunkowe musiałyby wybudować lądowiska dla helikopterów. Radni jednak nie wyobrażają sobie tak drastycznych posunięć. Szpital, ja powiedziałem na komisji, powtarzam, jest bankrutem. Nie boję się tych słów. To jest pikowanie w dół cały czas. I jeżeli chcemy, a wszyscy tu na tej sali chcemy uratować SPZOS w Wieluniu, żeby służył społeczności, to musimy jakieś decyzje podjąć. I to są te decyzje programu naprawczego, bo w przeciwnym wypadku czekają nas trzy warianty. I o tym koledzy lekarze nie wiem, czy wiedzą, ale to ja przypomnę. Wariant Brzeziński, przejęcie szpitala przez spółkę profesorską. Drugi wariant, selektywna prywatyzacja, czyli jak salami, krajenie poszczególnych oddziałów. Trzeci wariant, przejęcie przez spółkę z kapitałem polskim lub międzynarodowym. To, co na przykład pięknie funkcjonuje na tak zwanej nerce. O programie naprawczym na sesji obszernie mówiła oczywiście dyrektor SPZOS Bożena Łas. Czy wszyscy pracujący w szpitalu zapoznali się z nim? Przygotowując ten program naprawczy, to, co dzisiaj pan starosta w sprawozdaniu swoim z działalności zarządu powiedział, miałam dwie wytyczne zasadnicze. Nie ma inwestycji w szpitalu, bo nie ma pieniędzy na inwestycje. Może tak, nie ma inwestycji. Nie ma pieniędzy na inwestycje w szpitalu. Program ma być tak przygotowany, żeby ZOS nie generował dalej długu, żeby wychodził, żeby uzyskiwał dodatnie wyniki finansowe. To były dwa podstawowe założenia. Rozmawialiśmy długo na temat inwestycji. Ja kilkakrotnie o to pytałam. Sytuacja była taka, jaka była na ten moment. Takie dostałam informacje. Nie zdążyłam z wszystkimi pracownikami przegłosować tego programu, przedyskutować tego programu naprawczego, ale rozmawiałam z tymi ordynatorami i z częścią pracowników w tych działach, tak jak szpitalny oddział ratunkowy, jak oddział ginekologiczno-położniczy, te, które najbardziej ich tam pewne rzeczy dotykają. Rozmawialiśmy też z pracownikami w pracowni tomografii komputerowej. Te najbardziej takie drastyczne punkty, bo od razu mówiłam, że jeżeli nie będzie pieniędzy na inwestycje, nie dostaniemy na realizację tych zadań kontraktów. Więc tylko chciałam powiedzieć, że to było takie założenie. Za dużo się zajmujemy tematem programu naprawczego. My nie musimy uczyć, jest dyrekcja szpitala, zada społeczna szpitala, mamy zarząd powiatu. My radni mamy dzisiaj podjąć uchwałę, a to nie jest przedmiotem uchwały, dlatego to nasze dyskusje naprawdę nie są do końca celowe. Takie jest moje zdanie na razie. Zarząd przedstawia dziś z projektem uchwały program naprawczy. Wiemy, że ten program nie został skonsultowany z załogą, mam na myśli z kierownictwem poza dyrekcją szpitala. To ja zapytam tak, czy zatem zarząd odpowiedzialny za finanse powiatu i finanse również w pewnym sensie szpitala, no nie w pewnym, bo w dosadnym, bo jest to jednostka organizacyjna szpitala, czy dokonał pod kątem realności wykonania tego programu naprawczego, czy dokonał analizy, czy on jest rzeczywiście programem do zrealizowania, czy aby nie jest programem na przetrwanie, na 2 lata, na 3, a może do końca kadencji. Jeszcze moment,
abyśmy tutaj podejmowali uchwałę o przyjęciu tego programu. A co ten program zawiera? Jak się spojrzy tylko ogólnie, żeby nie wnikać w szczegóły, bo przecież tutaj nie jest, ja nie roszczę sobie pretensji do tego, żeby mówić, co należy zrobić w poszczególnych oddziałach czy przychodniach. Jak patrzymy na bilans, czyli na aktywa. Aktywa to jest to, co szpital posiada, czyli majątek, którym dysponuje. Począwszy od jakichś rzeczy trwałych do urządzeń, poprzez pieniądze, wszystko to, co ma do dyspozycji. To jaki jest ten program? To program jest taki, że w 2014 roku aktywa są na poziomie 16 192 tysięcy, a w roku 2018 z 16 milionów aktywa spadają do 9800. To co to oznacza? To oznacza, że likwidujemy połowę szpitala, tak? W majątku. Kwestię przygotowanego przez lecznicę programu naprawczego skomentował także starosta. Trzeba go poprawić. Czego brakuje? Mamy 20, jest okazywane 30 milionów i pół zobowiązań minus należności, które wpłyną za usługi za miesiąc poprzedni. Obracamy się na poziomie 28,5 miliona złotych zobowiązań. I trzeba też znaleźć i tego brakuje w tym programie naprawczym, żeby jeszcze pokazać, w jaki sposób schodzić tych 28,5 miliona, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, no tutaj nie możemy dopuszczać do sytuacji, że za jakiś czas znów będziemy w takiej sytuacji, że będziemy musieli kolejny kredyt poręczać. Dlatego też w uzgodnieniu z panem przewodniczącym nie będzie tego, nie ma przedłożenia w tej chwili i pewnie nie będzie przedłożenia uchwały Rady Powiatu, żeby Rada Powiatu bez jeszcze poprawiania tego programu naprawczego. Ten program naprawczy również był zalecony pod kątem tym, żeby również pewnie podmiot kredytujący również mógł spojrzeć na to i w jakiś sposób ocenić realność tych podejmowanych działań. Podczas prawie trzygodzinnej, nazwijmy to naprawczej dyskusji, głos zabrali również lekarze, wyraźnie rozgoryczeni wciąż pogarszającą się sytuacją finansową szpitala. W zasadzie w tych warunkach powinniśmy się wszyscy zwolnić z pracy. My nie jesteśmy spełnić wszystkich prawnych warunków i oczekiwań, które wobec nas tutaj państwo składacie. Także apelowałbym do wszystkich państwa, żeby zanim zaczniemy rozmawiać, to spróbujmy. My nie jesteśmy wrogami ani rady, ani tym bardziej. Odnoszę wrażenie, że lekarze są w Polsce traktowani jako no, taka grupa, która właściwie nic innego nie ma na myśli, tylko dbanie o swoje interesy. I jest to naprawdę błędne przeświadczenie. I naprawdę warto spotkać się i porozmawiać. Państwo nie tak dawno, jeszcze kilka lat temu, podjęliście decyzję o likwidacji gruźlicy w Wieluniu. Była to błędna decyzja z perspektywy czasu. Tracimy na tym około 800 tysięcy rocznie. No, może warto byłoby wtedy. Ja tutaj chodziłem, prosiłem, rozmawiałem, przedstawiałem argumenty również finansowe, które niestety nie zostały wzięte pod uwagę. Ja chciałbym się odnieść do pewnych wystąpień, a szczególnie doktora Cygulskiego z ubiegłej sesji, co w sposób jednoznaczny dzisiaj w pierwszych słowach swojego wystąpienia powtórzył. Użył dokładnie, mam zresztą artykuł, ale nie będę go wyjmował, użył słowa, że szpital jest bankrutem. 40 lat minęło, jak pracuję w tym szpitalu. Nigdy nie zdarzyło się, a były czasy trudne i bardzo trudne, żeby ktokolwiek użył takiego słowa. To słowo jest strasznie negatywne w odbiorze personelu szpitala, jak również wszystkich pacjentów. Niedużo czasu upłynęło od sesji. Ja mam w tej chwili po prostu wiele rozmów z pacjentami, jak mają się leczyć w zbankrutowanym szpitalu. Proszę Wysoką Radę
o ważenie słów. Ale na tym nie koniec. Radni także obszernie dyskutowali na temat podjęcia kolejnej bardzo ważnej uchwały, poręczenia przez powiat 20-milionowego kredytu na spłatę bieżących zobowiązań szpitala, w tym innych kredytów wcześniej zaciągniętych i poręczonych przez organ założycielski. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Wieluniu. Dziękuję. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dwoje radnych się wstrzymało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 10 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przeciwnych było 5. Wstrzymało się od głosu 2. 17 radnych głosowało.